Witam serdecznie, znajduję się w Brukach Uniesławskich na warsztatach brokułowo-kalafiorowych zorganizowanych przez naszą firmę Grupa Mularski wspólnie z firmą Pingwin i Syngenta. Zadaniem tych warsztatów jest pokazanie naszym klientom, że jest możliwe uprawianie i sadzenie brokuły kalafiora w dość późnym terminie, ponieważ tutaj zostało przygotowane pole i nasadzone 13 lipca. Naszym zadaniem jako firmy mularskiej było wyprodukowanie rozsady, która w tym terminie mogła sobie poradzić w bardzo trudnych warunkach. Jak możemy zobaczyć na polach, efekt końcowy jest zadowalający pod względem plonów, jak i wyrównania. Na polach pokazowych w Brukach Uniesławskich, gdzie znajdujemy się, była produkowana rozsada w tacach 240. Była ona specjalnie hartowana pod względem właśnie warunków klimatycznych, czyli bardzo późnego nasadzenia w lipcu. Uważamy, że to udało się nam wspólnie z producentem i właścicielem tych pól. Zawsze zwracamy przy produkcji naszej rozsady na bardzo dobrze rozwinięty korzeń, co jest warunkiem krytycznym w nasadzeniach, ponieważ bardzo dobry korzeń powoduje dobry start, nawet w bardzo trudnych warunkach polowych. Nasze tace, jak i nasze metody uprawy rozsady powodują to, że klienci, jak i my, jesteśmy z ilości wytwarzanych korzeni zadowoleni. Mariusz, dzisiaj mamy warsztaty brokułowo-kalafiorowe, odbywają się tutaj u Ciebie. Opowiedz nam o odmianie Batory. Za co cenisz odmianę Batory? Odmiana Batory, czym się charakteryzuje? Nie przerasta liściami, główki są okrągłe, bardzo dobrze się różyczkuje. Co najważniejsze, wydajność. Średnia róża tej wielkości, po zróżyczkowaniu ona dochodzi do 60-65 deko ze sztuki. W innym brokule jest to ciężko uzyskać, także tą odmianę polecam, tą odmianę będę sadził więcej i będę rezygnował z poprzednich, które uprawialiśmy w poprzednich latach. Dochodzi równo. Dodam, że tutaj nasadzenia robiliśmy, sadziliśmy 13 lipca. Dzisiaj mamy 13 października, czyli 90 dni. Brokuł się jest po pierwszym przejściu. Bardzo ładnie trzyma okres wegetacji. Doskonale nadaje się na poplony. Odmianę Batory również polecamy do nasadzeń wiosennych, do nasadzeń letnich. Spokojnie na nasadzenia od 1 lipca do 20 lipca. Bardzo ładnie trzyma okres wegetacji. Wyrównany na polu. To już jest bardzo, bardzo wigorzasta roślina, także myślę, że nie jeden z Państwa spróbuje tą odmianę w przyszłym sezonie. Znajdujemy się na odmianie Monrello. Moi drodzy, odmianę Monrello polecamy do nasadzeń jesiennych. Optymalne terminy nasadzeń tej odmiany myślę, że przypadają na przełom czerwca-lipca. Okres wegetacji 90 dni. Bardzo wigorzasta roślina. Specyficzny pokrój, mało liścia, odsłonięta róża, drobny pączek. Róże Monrello są bardzo zbite. Mariusz, jak oceniasz odmianę Monrello? Jest to bardzo fajna odmiana. Na czym nam najbardziej zależy? Nie przerasta ona liściami, nawet w stresujących warunkach. Róże są bardzo ciężkie po zróżyczkowaniu. Ładnie on wygląda. I co najważniejsze jest tutaj dla nas, to jest wydajność. Wydajność tej odmiany to jest między 10 a 12 ton i na tym najbardziej nam zależy. Także z tej odmiany również jestem zadowolony i również ją polecam. Jesteśmy na polu produkcyjnym odmiana Gohan, odmiana kalafiora typowo na jesień. Kalafior z przeznaczeniem na świeży rynek, również na przemysł. Moi drodzy, Gohan jest odmianą uniwersalną,
do nasadzeń i od połowy czerwca do połowy lipca, zbiór wrzesień, październik, początek listopada. Odmiana bardzo ładnie kryje róże, odmiana wigorzasta z dużym liściem, odmiana o doskonałej, zbitej róży. Niesamowity potencjał plonotwórczy odmiany Gohan. Za co cenisz, Mariusz, odmianę Gohan? Odmiana Gohan, tak jak mówiłeś, bardzo ładnie się przykrywa. Nadaje się jak na świeży rynek, również nadaje się na przemysł, co jest bardzo ważne. Jest to biała, czysta róża, nie ma meszku. W innych odmianach i ten meszek również jest. Bardzo ładnie się przykrywa, bardzo ładnie dochodzi, nadaje się również na poplon. To jest nasadzenia z 13 lipca. Ja jestem z tej odmiany bardzo zadowolony i na pewno będę ją sadził. Tu mamy nasadzenie z poplonu. Pierwszym nasadzeniem tutaj był brokuł letni. Ten kalafior był sadzony 13 lipca. Mamy teraz 13 październik. Ten brokuł już jest po pierwszym przejściu. Super nadaje się, jeżeli chodzi o nasadzenia poplonowe. Mariusz, jak oceniasz twardość, zbitość róż? Jak się ten kalafior różyczkuje? Bardzo fajnie. Po pierwsze, duża róża, to jest średnia, troszkę większa róża. To jest około 1,5 kg róża. Kalafior jest miękki, bardzo łatwo się różyczkuje. Kobietki, że tak powiem, zachwalają go. Wydajność. No, jesteśmy po pierwszym cięciu, ale nie będzie źle. Na pewno wydajność będzie zadowalająca.